No, mężów stanu to mamy aż ambaradę i sześć. Tylko wybierać przebiera. Na umiłowanych przywódców co jeden to przecież lepszy, to mnóstwo ludzi niezastąpionych jest. Nawet więc tu nie mamy problemu. Jaką ja mam receptę na męża stanu? No ja mam taką trochę trudniejszą. Gdyby można było z dwóch ludzi zrobić jednego, to ja mam świetny przepis na męża stanu. Na przykład, gdyby można było z Jarosława Kaczyńskiego i z kolegi Janusza Korwin-Mikke zrobić jednego człowieka, to byłby to świetny mąż stanu. Dlaczego? Jarosław Kaczyński, ja go uważam za wirtuoza intrygi. To nie jest zarzut, to jest zaleta w przypadku polityka. On jest rzeczywiście wirtuozem intrygi, ale co, jakaś skaza w nim jest, że on bardzo ładnie intrygę rozwija, a na końcu się prawie zawsze potyka o własne nogi. Proszę zwrócić uwagę, przecież kilka takich intryg było już świetnie rozwiniętych i na końcu kończyły się zawsze tak, jakoś, że to się wszystko rozlatywało. O własne nogi się potykał pan prezes. Dlaczego? To być może, że ja się mylę, ale nic mądrzejszego nie myślę. Dlatego, że on nie wie, po co właściwie on to robi. Że on nie ma perspektywy. On nie ma perspektywy. On się realizuje w tej intrydze. I tu rzeczywiście jest świetny. No, wirtuozem jest. Natomiast kolega Mikke, jeśli chodzi o intrygę, to mizeria. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę, to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. I gdyby połączyć, gdyby do tej perspektywy dodać jeszcze te wirtuozerie intrygi, to mielibyśmy męża stanu. Ale to jest ryzyko wielkie, bo jakby się co innego połączyło, to